Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Baba Jaga, na imię mam Ewa, jeżeli jeszcze mnie nie znacie. Jest mi bardzo miło Was gościć na moim kanale. Kochani, dzisiaj robimy sobie czytanie na czerwiec tego roku 2023. Sprawdzimy sobie, co jest w zdrowiu, w uczuciach, w pracy, w finansach, co się dzieje w Waszym otoczeniu, czego nie wiecie, co może Was spotkać niemiłego. Co może Wam się przytrafić miłego, i przy każdej karcie spróbuję Wam dać jakąś radę. Moi kochani, na koniec przeczytamy sobie, wylosuję dla Was trzy karty odpowiedzi od aniołów. Zadacie sobie jedno pytanie, ja wylosuję trzy odpowiedzi. Odpowiedź numer 1, numer 2 lub numer 3. Moi drodzy, dziękuję Wam za to, że jesteście, za Waszą obecność, za zaznaczenie swojej obecności. Jak widzicie, mój kanał rozwija się wbrew moim oczekiwaniom bardzo dobrze. Dodajecie mi tym skrzydeł. Czekajcie, bo mi się karty rozsypały. Momencik. Także, kochani, to chyba tyle. Baran, czerwiec 2020. Trzy. Moi drodzy, zdrowie, uczucia, relacje. Ja nie wiem, zobaczę, czy to widać. Czekajcie. Mam tutaj tak mało miejsca. Praca, finanse. Czego nie wiesz? Rodzina, otoczenie. Czego nie wiesz? Miła niespodzianka. Niemiła niespodzianka i miła niespodzianka. Moi kochani, a więc tak, zdrowie. Siódemka mieczy. Ta karta zazwyczaj mówi o błędnej diagnozie. Nie złej diagnozie. Nie, o błędnej diagnozie. Błędach lekarskich, lub na przykład, jeśli osoba chodzi do lekarza, na przykład ma jakieś nałogi i nie wyjawia tego lekarzowi, i lekarz na przykład nie orientuje się na początku, że osoba ma problem z jakimś, powiedzmy, nałogiem. To jest też karta wodnika, jeżeli znacie. To jest generalnie leczenie, które nie jest trafione, błędne. I to trzeba by tutaj być może wyjaśnić. Lub ktoś przerywa leczenie nawet. Mówi, że się leczy, mówi, że chodzi na terapię, a chodzi zupełnie może gdzieś indziej, robi może z pieniędzmi nawet coś indziej. Możliwe, że to jest kwestia lekarza, że trzeba by zmienić lekarza. To może również znaczyć, moi drodzy, pobieranie krwi. A zatem, jeżeli ktoś podejrzewa z Was, że ma błędną diagnozę, może iść. Pobierz krew i jakby spróbuj to sprawdzić, lub zmień lekarza, lub kochani, sprawdź po prostu, czy ta osoba się leczy. Może ktoś jest uparty i nawet nie chce podjąć leczenia, tylko okłamuje ludzi na zewnątrz. No, taka energia nam się pokazuje. Kochani, uczucia, relacje. Czwórka monet. Czwórka monet, byk, panna, koziorożec, jeżeli znacie. Ta karta mówi o związku z wyrachowania lub takim związku, który został zawarty z przymusu. Na przykład kiedyś było bardzo modne, kiedy dziewczyna była w ciąży, musieli się państwo po prostu pobrać. Takie były kiedyś trendy. I jeszcze, kochani, oczywiście czytanie nie jest dla wszystkich, nie ze wszystkimi będzie rezonować, bo nie wszyscy mają takie sytuacje, które tutaj nam się pokazują, a więc jeżeli nie jest czytanie dla ciebie, to po prostu nie jest czytanie dla ciebie. I teraz wracając do tej czwórki denarów, kochani, to są napięcia między partnerami. To są takie związki z przyzwyczajenia. Ktoś nie chce puścić czegoś. Tak samo napięcia między partnerami, bo
może ktoś też się kurczowo trzyma jakiejś swojej wersji i ciągle są jakieś właśnie takie napięcia. To też jest brak rozwoju. Być może w związku, być może w jakiejś relacji. To nie musi być koniecznie relacja miłosna, ale tutaj jest po prostu taka stagnacja, powiedziałabym. Niektórzy z Was być może nie mają pewności co do tego, czy partner Was kocha. Bo tutaj jakby ktoś goni za pieniądzem i zapomniał, co tak naprawdę jest ważne w życiu. Możliwe, że to jest Wasz partner, możliwe, że to Wy. Odwracajcie sobie tę energię. Nie ma tutaj energii życia, nie ma energii miłości. Ta miłość się wypaliła. Jest bez zmian, po prostu. I tutaj w tej karcie widzimy skąpca, ale nie tylko w sferze finansowej, ale i emocjonalnej, moi drodzy. Osoba skąpi okazywać uczucia, być może kocha, ale nie chce ich okazywać, no nie wiem. I te trudności wynikają z tego, że nie ma po prostu rozmów o uczuciach. Miłość, przyjaźń, kochani, to jest bogactwo większe od kasy i o tym pamiętajmy, bo możemy mieć pieniądze, możemy mieć wszystko, co sobie zamarzymy. Oczywiście mówię o rzeczach materialnych, ale kiedy załóżmy bogaci ludzie, kiedy tracą swoje majątki, okazuje się, że już nic im nie zostało. Nie mają rodziny, nie mają przyjaciół, nie mają już nic. A jeżeli jesteś singlem, drogi baranku, to i obawiasz się, że na przykład nie chcesz nikogo poznać, bo wszyscy są źli, wszyscy są niedobrzy. Nie jest tak. Są wspaniałe osoby na tym świecie. Tylko otwórz się na to. Zostaw te doświadczenia, które ciągniesz za sobą. Nie myśl, że wszyscy na przykład mężczyźni są tacy sami lub wszystkie kobiety są takie same, bo tak nie jest. Sprawy finansowe, sprawy materialne, praca, paś mieczy, bliźnięta, waga, wodnik, jeżeli znacie. Karta mówi, przygotuj się na konflikty w pracy, ale również może to być w domu z powodu właśnie pieniędzy. To jest rywalizacja jakaś. Ktoś może być wezwany na dywanik niesłusznie. Będzie się musiał z czegoś tłumaczyć. To też może pokazywać nieporozumienia z partnerem biznesowym. Uważajcie, jeżeli macie jakieś ważne spotkania, jakieś ważne może o pracę, żeby się nie spóźnić na jakieś ważne spotkanie. To jest też opóźnienie w realizacji planów. Może się tak zdarzyć. Ten paś mieczy może przynieść wiadomości związane z jakimiś trudnymi sprawami, kochani. I teraz niektórzy z Was być może będą wysłuchiwać jakiejś krytyki, tylko karta mówi, czekajcie, kota wypuszczę, bo mi tu drapie. Idź, no, leć. Te koty wszystkie zauważyłam, lubią wchodzić i wychodzić na czytanie. Przepraszam Was za to, moi kochani. To jest taka krytyka, może od przyjaciela, może od szefa, może od kogoś w pracy, który powie Wam coś mądrego. Konstruktywna krytyka. Na przykład ostatnio napisała mi dziewczyna, że miałam, jak to fajnie napisała, kafelki wojskowe, bo mam takie biurko i są takie kostki na tym biurku. No i zmieniłam sobie na razie na ten obrusik, ale to była konstruktywna krytyka. Źle jej się odbierało czytanie, bo było zimne. Teraz też jest być może zimne, ale napisała mi, że czekam na zjazd czarownic tutaj w tej miejscowości, gdzie mieszkam i kupię sobie pewnie jakiś fajny obrusik.
I o coś takiego chodzi, żeby się od razu nie naburmuszać, jeżeli ktoś wam powie taką krytykę, która jest warta wysłuchania. A my, barany, my nie lubimy, jak ktoś nam coś mówi, ale czasem naprawdę jest warto posłuchać osoby, która życzy nam po prostu dobrze. I czasami warto zaakceptować taką krytykę i przemyśleć. I karta mówi, jeżeli będą jakieś konflikty, jeżeli będą jakieś, właśnie ktoś was poprosi, żeby wytłumaczyć jakąś sprawę, załóżmy, że nie będzie coś z waszej winy, żeby mówić swoją prawdę, mówić tak jak jest, nie bać się. Również zdobądź wiedzę na jakiś temat, bo na przykład szukasz pracy, albo coś się dzieje u ciebie tam w domu, załóżmy, z pieniędzmi na przykład. Trzeba się dowiedzieć, co takiego się tak naprawdę dzieje. Trzeba się doinformować, zanim coś zrobisz. Na przykład, gdzie idą pieniądze, gdzie te pieniądze są wydawane. Nie ma poprawy, na przykład, tak jak tutaj ta osoba, która, załóżmy, że jesteś tą osobą, która ma kogoś, kto ukrywa, że się nie leczy, kto ukrywa, że nie chodzi na terapię. I trzeba się dowiedzieć, może to jest młody człowiek jakiś, gdzie te pieniądze są wydawane. Czy one są wydawane na naukę? Czy one są wydawane na leczenie? Zwróćcie uwagę na to, jeżeli to dotyczy was. Moi kochani, rodzina, otoczenie, ósemka kielichów, rak, skorpion, ryby, jeżeli znacie. To są takie sytuacje lub okoliczności, których się nie spodziewamy. To może być wyjazd w miejsce, w którym można pomyśleć. Ktoś będzie miał ochotę to zrobić. To jest ucieczka z domu również. Ucieczki być może jakichś młodych osób tutaj. Może jest problem z jakąś młodą lub niedojrzałą osobą. To może też oznaczać powrót jakiejś osoby, która taki syn ma marnotrawny. Trudny czyjś powrót to może oznaczać po prostu. Ktoś postanowił porzucić jakieś uciążliwe nawyki. To jest podjęcie ważnej decyzji życiowej. Decyzji, która po prostu ma coś zmienić w waszym życiu. Niektórzy będą może wyjeżdżać do nowej pracy, do innej pracy. Albo będziecie po prostu wracać do rodzinnego domu. Albo ktoś wróci do domu. Ta karta oznacza też odejście. To może być dosłowne odejście, może już coś takiego się wydarzyło, ale to jest odejście od kogoś lub od sytuacji, która was wyczerpuje emocjonalnie, barany. To jest pożegnanie, które może być bolesne. Tutaj z jakiegoś powodu ta karta się pokazała w otoczeniu i w rodzinie. Inni znowu zmienią swoje plany i pójdą po prostu inną własną drogą. Być może w nieznane, ale wybierzecie inną własną drogę. Zwróćcie też uwagę tutaj, bo karty mówią wyraźnie, żeby coś się doinformować tutaj, coś zrobić, bo może ktoś ma kłopoty i ktoś ma takie kłopoty, że myśli nawet o... Trudno mi jest powiedzieć, ale jest w bardzo złym stanie psychicznym. Trzeba tej rodzinie po prostu pomóc. Tutaj to jest też wyprowadzka po prostu od jakiejś rodziny. Po prostu dlatego, że wasze drogi się rozchodzą. Może to będzie rozstanie takie na chwilę, ale jeżeli czujesz się zagubiony, baranie, to nadszedł teraz czas, żeby odnaleźć siebie. Bo
Jak wiemy, życie to są ciągłe zmiany, moi drodzy. Nieustannie wszystko się zmienia. Nic nie trwa wiecznie, kochani. I jeśli ktoś lub jakaś sytuacja ciągnie cię tylko w dół i widzisz, że nic się nie zmienia na lepsze, że lata, być może miesiące, być może osoba nie robi nic, żeby cokolwiek zmienić, trzeba samemu zmienić sposób działania, ale dużo słowa zmienić, bo na tym polega życie, to są zmiany. Na przykład, jeżeli masz problem z jakąś osobą i nic się właśnie nie dzieje w kierunku ku lepszemu, daj tej osobie czas. Wyjedź gdzieś, może wyjedź gdzieś właśnie do pracy na kilka miesięcy. Daj tej osobie czas i przestrzeń i obserwuj, co się wydarzy. Co ta osoba będzie robić? I mówię ci, że sytuacja pójdzie albo w te, albo we w te. Jeżeli wasze drogi się odchodzą, rozchodzą, to wasze drogi się rozejdą. Jeżeli osoba będzie się starać, żeby tutaj coś robić w kierunku tej relacji czy związku, poprawić, to kochani, to zrobi. Ale trzeba tej osobie teraz już dać przestrzeń. Na zasadzie ja jadę, zostawiam cię na, powiedzmy, nawet na miesiąc, gdziekolwiek pojechać, czy do sanatorium i obserwować, co osoba robi. Masz wolny wybór, baranie. Czego nie wiesz? Cesarz. Jeżeli masz jakiegoś mężczyznę, to może być kobieta, ale pokazuje nam się mężczyzna. Jeżeli poznałaś jakiegoś człowieka, powiedzmy, karta mówi, czego możesz nie wiedzieć, to, że ten ktoś jest po prostu już w związku. Jest to żonaty mężczyzna. Być może ma dzieci, albo ma po prostu kogoś. Jest on zajęty. Może nie wiesz tego, że jest to przesadnie pewna osoba, pewny siebie, przesadnie, on jest taki egoista. On może planuje, on może dużo mówi, ale nie ma zamiaru działać. Do działania jest mu jeszcze daleko, kochani. Tutaj jest wasza energia, ale może ktoś jest z baranem, ale nie musi być. Ten cesarz w tej pozycji, czego nie wiesz, on nie znosi sprzeciwu, nie interesuje go zdanie innych. I na przykład, jeżeli postanowisz wyjechać, jeżeli postanowisz dać mu przestrzeń, on nie wyciągnie pierwszy ręki, on nie przeprosi pierwszy, on się nie ukorzy. Pokora to dla niego jest zupełnie obce zjawisko. On po prostu znajdzie sobie inny obiekt. Może ktoś będzie musiał, może wasz partner, może wy, przejść na rentę po prostu. Nie będzie w stanie pracować. Albo nie wiesz tego, że ktoś z lenistwa będzie na przykład kombinował, żeby iść na rentę. I na przykład opiekujesz się nim, robisz wszystko dla niego, ale to on rządzi. I tak rządzi, że niby ma dobre intencje, wie co jest przyzwoite, że niby wie, co to jest moralność, ale przez to wywiera presję na innych. I tak jak mówię, w razie konfliktu to on będzie czekać, aż wyciągniesz ty rękę. I tutaj bym się zastanowiła. Co może was spotkać niemiłego? Szóstka denarów, kochani. Byk panna koziorożec. Po pierwsze, może to być niespodziewany wydatek. Możliwe na przykład, jeżeli masz jakąś sprawę gdzieś, albo coś dla kogoś zrobiłaś, lub masz zamiar zrobić. Możliwe, że nie zostaniesz po prostu doceniona lub doceniony.
na przykład dajesz, dbasz, robisz wszystko, żeby było jak najlepiej, nawet dla tej rodziny, czy dla tego człowieka, czy w tej sytuacji. I to może zostać niezauważone. Po prostu, bo tak jest w życiu. Możesz poczuć się wykorzystany, baranie, zlekceważony, okradziony wręcz może nawet się możesz poczuć z czasu, z emocji, z uczuć, z pieniędzy być może, bo tutaj jest coś też właśnie nie tak, jeśli chodzi. Może ktoś kłamie, że studiuje, albo kłamie, że się leczy, wydaje pieniądze. Nie wiem, gdzieś indziej. Coś tutaj jest nie tak. Także uważajcie na to. Trzeba bardzo obserwować osobę, z którą jesteście, lub osobę, którą macie na myśli. To jest strata też, jeżeli szóstka denarów jest piękną kartą, bo to jest równowaga w dawaniu i braniu, ale to jest na pozycji niemiła niespodzianka, moi drodzy, więc może to być jakaś strata. Nie pożyczałabym pieniędzy, lub już, jeśli już pożyczyliście pieniądze, możliwe, że dowiecie się, że nie odzyskacie po prostu długu, że ktoś postąpił niemądrze, na przykład, i zainwestował tam, gdzie nie powinien, albo ktoś przetrwonił jakiś majątek, no nie wiem. To jest duży wydatek, na przykład też być może być na rodzinę, na przykład. I tutaj jest ostrzeżenie przed kradzieżą i przed oszustwem, kochani, także uważajcie. Nie pozwól się wykorzystać, jeżeli to się jeszcze nie zadziało. Dziel się z umiarem. Jeżeli chcesz już coś dać, zostaw dla siebie, a tylko to, co masz w nadwyżce, to możesz się tym możesz się z kimś podzielić lub tym możesz komuś pomóc. Ale nie od, jak się to mówi, nie odejmuj sobie od gęby. Sorry za to, ale tak mi się to skojarzyło. Żeby komuś pomóc, bo ktoś może cię nie docenić. Tutaj też są jakieś trudności finansowe w rodzinie, jakiś niepewny interes, kochani. Ty o tym możesz nie wiedzieć. I również ktoś jakby, może tutaj wasza osoba, po prostu pożąda cudzej własności, jakby nie chciała czegoś oddać, co nie należy do tej osoby, lub może jest na przykład podział majątku i ta osoba po prostu kurczowo się trzyma i stwierdza, że nie. Nie będzie się z nikim na przykład tam dzielić, bo uważa, że majątek jest tylko tej osoby, a przecież razem na przykład na to pracowaliście, jeżeli do ciebie mówię. I uważajcie również, kochani, na nieszczere prezenty. Co to znaczy? Nieszczere prezenty. Na przykład będzie jakaś osoba, wróci do was jakiś ktoś, kto z jakiegoś powodu jednak odszedł, lub wy odeszliście z jakiegoś powodu. Był jakiś powód, skoro się rozstaliście, i ta osoba na przykład wróci i będzie chciała wam coś podarować. Załóżmy taki słynny przykład. Przyjedzie, ale zobacz, co ci przywiozła. Przywiozłem maleńkiego kotka. I później ta osoba może wypominać ci, że ty nawet nie potrafisz zadbać o kota. No, taki przykład. Lub przywiezie ci cokolwiek i później będzie ci ten prezent wypominać i będziesz czuła się lub czuł zobowiązana, że przywiózł ci prezent. To jest taki nieszczery prezent. I pamiętajmy, że jeżeli komuś pomagamy i pomagamy i pomagamy, to trzeba w końcu pomyśleć o tym, żeby tej osobie dać wędkę, nie rybę. Może nauczyć tą osobę, jak z tej wędki skorzystać, ale przestać po prostu podsuwać jej pod nos. I miła niespodzianka, kochani. Paź denarów. Byk Panna Koziorożec. Tutaj byk Panna Koziorożec pokazuje nam się fajnie.
Jeżeli ktoś ma egzamin, to wygląda na to, słuchajcie, że ten egzamin będzie zdany. No ale trzeba nad tym popracować, trzeba tutaj się jeszcze czegoś dowiedzieć, doinformować, być może zebrać jakieś informacje, czy jakąś rozmowę tutaj przejdziecie pozytywnie, jak się to mówi, kwalifikacyjną. Ale tutaj macie zbierz informacji, pamiętamy. Być może się douczyć na ten temat jeszcze, na temat firmy, bo dobrze jest wiedzieć na temat firmy, w której chcecie pracować. I niektórzy z Was po prostu, jeżeli straciliście pracę, przychodzi do Was oferta pracy i to jest korzystna, naprawdę korzystna oferta pracy. Również jest to zakończenie trudnej, ale bardzo ważnej dla Was sprawy. Osiągniecie cel po jakimś czasie, po jakimś długim przygotowywaniu. Osiągacie cel. To są dobre wiadomości. I to takie wiadomości, które zapowiadają zmiany. Przygotuj się, bo zmiany nigdy się nie kończą. Niektórzy będą myśleć o nowym hobby, o nowym zawodzie, będą się uczyć, będą... W ogóle możecie dostać ofertę z różnych źródeł, nie tylko z pracy. Możecie otrzymać jakieś zaproszenie na jakieś miłe i po prostu przyjąć to. Na przykład zaprosi Was ktoś na randkę. Ja wiem, że to tutaj jest paść denarów, ale może to być nawet niezobowiązujące, ale idźcie, przekonajcie się, bo może się okazać, że to jest właśnie, jeżeli jesteś singlem, jeżeli miałeś jakieś przykre doświadczenia lub miałaś, to może się okazać, że to jest właśnie ta osoba. Ta osoba też będzie po przejściach. I jakoś się razem tak spikniecie, że tak powiem, że po prostu zaczniecie żyć od nowa. I karty również tutaj mówią, baranie, żyj tu i teraz. Nie żyj w przeszłości, nie martw się przyszłością. Żyj tu i teraz. Daj sobie czas. Jeżeli jesteś z jakimś konfliktowym partnerem lub mężem lub żoną, daj czas tej osobie, daj tej osobie przestrzeń. Niech ta osoba robi co chce, a Wy tylko obserwujcie. Jeżeli kogoś poznaliście, trzeba się dowiedzieć, doinformować, trzeba poobserwować, o co tak naprawdę come on. Dziękuję Wam, kochani. Teraz mam nadzieję, że macie pytanie do aniołów. Karty już były tasowane, jeszcze troszkę przetasuję. Trzy karty, odpowiedzi od aniołów. Karta numer jeden. Numer dwa. I numer 3. Ta sytuacja się poprawi. Odpowiedź numer 1. Odpowiedź numer 2. Puść. Daj temu odejść. Puść to. Widzicie, bo tutaj ktoś się kurczowo trzyma czegoś. I odpowiedź numer 3. Za rok od teraz. Jeżeli Was interesuje czas, za rok od teraz. Kochani, bardzo Wam dziękuję. Przesyłam moc, moc radości, miłości. Życzę Wam, żebyście rozwiązali swoje problemy, żebyście się nie dali po prostu nikomu, że tak powiem, przybić. Dziękuję, kochani. I bardzo jestem wdzięczna za Wasze lajki i za Wasze komentarze. Trzymajcie się, pa, pa.